Ja uważam, że spółki państwowe niektóre są potrzebne. Bo są, wiadomo, że państwo musi pewne rzeczy regulować. Nie, y, drogi, koleje, szkoły, jakieś, szkoły i tak dalej. Ale nie wszystko. Też może, musi mieć w pewnych momentach jakiś tam udział w rynku finansowym i tak dalej. Ale y, takie czebole jak, y, jak Orlen, to jest zagrożenie dla gospodarki rynkowej. Bo jest monstrum, które nie ma sensu, żeby było takie. Poza tym jest niebezpieczne, bo takie duże monstrum w rękach polityków daje bardzo dużo, e, jak gdyby, zachęty do rzeczy, które nie powinny się e, pokusy. O, e, powinny się zdarzyć, no jest, ale mamy, mamy, mamy fakt, że mamy gigantyczne e, e, imperia finansowe. A ja uważam, że. Rząd ma za dużą kontrolę w finansach, za dużą kontrolę w przemyśle i tak dalej. Ale wracając do tego, to bohaterami polskiego rozwoju są polscy przedsiębiorcy, którzy się okazali fantastycznie. To jest niesłychanie jest jedną dobrą rzecz. Schroder, który jest niesłychanym zdrajcą Europy, bo to jest złodziej i, i zdrajca. Gerhard może... Schroeder. Gerhard Schröder. Tak? Gerhard Schröder. Jak można pracować dla e, takiego Dla Gazpromu. Dla, dla, dla Putina. Dla Putina. No. Dla Putina. Jest człowiek największego kraju, e, w, znaczy najważniejszego kraju NATO w Europie, premier tego kraju, który zna wszystkie sekrety, idzie pracować dla Putina. I no, umówmy się, że trzeba być naiwnym, że, 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 że on albo jest pożytecznym idiotą, albo po prostu szpiegiem.